Rozwiązanie drzwi, tylnych drzwi jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, a szczególnie wtedy, kiedy dotyczy to sytuacji takiej jak na przykład ta, kiedy z tyłu znajduje się fotelik dla dziecka. Dziecko łatwo jest wsadzić na fotelik, a nawet takie dziecko jak moja wnuczka sama sobie doskonale radzi i wsiada sama. Regulacja foteli, zakres regulacji foteli, zarówno przednich, jak i tylnych, jest w zupełności wystarczający i to powoduje, że przestronność wnętrza może zadowalać. Ten silnik akurat, w który wyposażona jest ta Meriva, to silnik 1.4 turbo, 120 koni mechanicznych. Wydaje mi się, że ta moc dla mnie, dla człowieka w moim wieku, jest w zupełności wystarczająca. Może troszkę za niski moment obrotowy coś wpływa na elastyczność, ale mnie w zupełności zadowala, satysfakcjonuje. Wszystkie rozwiązania są bardzo dobrze rozplanowane. Tutaj z przodu mamy taki wygodny, dosyć przestronny schowek. Z tyłu mamy półeczki za fotelem pasażera i kierowcy. Możemy sobie tam wstawić napoje, jakieś kanapki dla dziecka, także bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Samochód jest komfortowy, jest w miarę, a nawet bardziej komfortowy niż wiele innych znanych mi samochodów. Jest miękki, bardzo dobrze tłumi nierówności, nie słyszy się, jeżeli się przez nierówności, przez nasze polskie drogi jedzie. Ale jednocześnie nie budzi obaw, że się wywróci. Nawet przy tej prędkości dopuszczalnej, maksymalnej 130 na autostradzie, można sobie polawirować, sinusoidą pojechać. Ja takiego wrażenia negatywnego, które by obawy we mnie jakieś rodziło, że może się coś złego stać, że może się wywrócić, nie mam. Po prostu prowadzi mi się dobrze.